hejka wszystkim. Dzisiaj nagrywamy cię jak z Polish Car Driving. Ale jeździmy przepisowo. No właśnie. Gdzie jedziesz teraz? Do Darowa? Tak, mam dostawę. Pojechać do Darowa? Tak. Ale poczekaj na mnie. Ja mam dostawę. Nie mogę uciekać na gminie. Karwice, które... Gdzie są karwice? A, to te na bok. Normalna droga, która była przed chrupami. No nie, muszę... A, muszę jedną słabą dworze, co tak, na wyciku. O, zapoczynamy na test. Pamiętaj, jeździmy przepisowo. O kurde, to już zaczęłam źle. Tam, gdzie jest znak stop, stopujesz i się rozgrywasz. Światło jest zapalone? Masz. Tak. O nie, tego się obawiałem. Czego? Że musimy nawet w dzień mieć odpalone światła. A co z tym jest takiego złego? No, że to jest nudne i pokazuje, że była taka noc. 50, mogę jechać jedynie 50 na godzinę. Dobra. To jedziemy 50 na godzinę. O, już jadę 50 na godzinę. O nie, to spoko. O, tutaj mogę 70 na godzinę, dobra. To spoko. Ja tutaj mogę już przyspieszyć, bo tutaj ja tam przejechałem. Tylko że z tymi milagami to nie pogram sobie za bardzo. Nie mogę przyspieszyć. O. Przyspieszam. Autobusem jest trudno zakręcać, tirem to samo. Ojojoj, przyspieszam trochę za bardzo. O nie, o nie! Trudno zakręcać, bo on tak wolno skręca. A, wiem jak to jest. A jechałam przed chwilą 80. O nie, trzeba zwolnić, bo zjazd z góry, tam, z górki tam się sam przyspieszy. Ja robię tam, gdzie ty będziesz jechała i udało mi się wjechać. Oh my god, jak to się dziwnie jeździ, no nie. Mamy inne dźwięki. What? Za trąb. Źle zakręciłam. Otóż to widzowie, takie mamy klaksony. To ja źle zakręciłam, a tu ile mogę jechać? Nie, tu był znak w ogóle, ile mogę jechać? A chyba był. Nie wiem, pojadę sobie 50. Żeby... no... Cmentarz. Odwiedzimy! No potem. Ale bym wjechała w ten dom. Będzie to znak? Nie. Aha, bo muszę uważać na ludzi. Przecież trzeba na ludzi. O, zielone światło mam, to szybciutko. Przejechałam, no i dobrze. Pamiętaj, że musisz patrzeć na... Jak to? Światła. Aro. Na światło musisz patrzeć, pamiętaj. Czy zielone, czy czerwone. Oh my god. Chwila, tylko ja mam ptanko. Jak oni biorą te kontenery ze sobą, jak jadą z Darowa? Nie wiem. Ja tego nie mogę zrobić. Ciekawe, ile tu mogę jechać. Tam jest dymno. Tutaj no to sobie skręcę. Oryginalnie dzisiaj odcinka mieliśmy nie stawiać, co nie? Mieliśmy. Nie mieliśmy. Chyba nie nagrywaliśmy. Ano. Też możemy zgasić światło, bo to z tymi światłami. Ej, tak, to jakaś bakonka jest. Tylko jeździmy ten, a nie zachowujemy się. To jakaś bakonka, bo ja prawie w nią wjechałam, musiałam zahamować. Ja musiałam zjechać dosłownie na prawy pas, bo na nim ciągle byłem, bo tam jakiś jechał po środku. Ja się zablokowałam trochę. O, już nie. I tutaj na rondzie! Jestem tu na rondzie, więc musimy jechać przepisowo. Tutaj dopiero... Na rondzie jest najgorzej, a ja bardzo... A jak się stirem, to najgorzej i skręcasz w prawo na rondzie. No nie, jeszcze mały. Sobie nic nie zrobił jeszcze nikt. No i przejazd się zamyka, czemu ja nie jechałam przejazdem? Nie wiem. No mimo, że tam nie mogę jechać. Jaki chcesz bilet? Ulgowy. O, tak wygląda miasto z góry. Ale mi dużo wiadomości obcych. Dobra, jedziemy. Ej, jeszcze challenge, jedziemy na przybliżonym ekranie może. Tak robimy, czy nie? No nie wiem, czasami. Nie, robimy, tylko że jak się zablokujemy, to możemy jedynie wtedy odblokować, dobra? Oddalić. Ale, a dobra. Ej, my obaj nie mamy takich wielkich lagów. Ja nie mam w ogóle, na szczęście. Ło, ja ona mi zjechała na bok specjalnie. No to już mam. Oj, wjechałam w nią. Upsi, wjechałam w jakąś bakonkę. Teraz dobyłam kasiorkę. Jak skończysz
już swoją pracę, to możesz sobie oddać. Ale to wygląda, jakbyśmy byli jacyś nowi w tej grze, że tak jeździmy przepisowo. O nie, mam wielkiego, wielkiego, wielkiego laga. Ja musiałam zrozumieć. A jak staję na przystanku, to mogę zobaczyć, mogę się upewnić, czy dobrze staję. A ja mogę tak samo jak będę już kończył moim drakiem, to wtedy też w końcu mogę. Lagi, lagi, znikajcie lagi. Co to za fura biała jedzie? Dobra. Jedziemy z... na lewo. Migaczem, migaczem, no, no, no. Tylko, tu nie ma znaku, ile mogę jechać, no i znowu wielki lag. O. Nie ma znaku, ile mogę jechać, no, no, no lag. Nie mogę, nie ma znaku, jak mówiłam, no i nie wiem, ile mam jechać w końcu. O nie, to jest ten, ronda. Ja muszę na prawie przyczepy! Dobra, jakoś to ja mam. Kolejne rondy nie. Ej, mam pomysł, że jak ja będę musiał, jak ja będę brał przyczepę, to mogę sobie oddalić ekran, bo skąd będę wiedział, czy dobrze zaparkowałam. No. A ja na przystanku mogę. Ale czele. A dobra. No siadaj, szczęść Boże, szczęść Boże. Ale to tego głupiego. O nie, to jest ta najgorsza uliczka. Nie lubię na niej zakręcać, ona ma ostre zakręty. O nie, czerwone światło mam. Ja mam czerwone światło, no nie. Ile ja tu będę czekała? Ale przecież to nic nie jedzie, nie rozumiem, czy mam czerwone światło. Przecież to charakter, bo wziąłem złą przyczepę. Chodziło mi o cenę tą grę. Patrzymy sobie naokoło i czekam, aż będę miała zielone światło, bo ja tu kurde nie wiem, co sobie zaraz. O! Mam! W końcu. Teraz zakręt, zakręt, zakręt! Wow, wyjechałam! No, mam taki sam kolor auto. Ja to chyba mogę jechać 50 tylko. A mój taki to nie wytrzymał, mi się za szybko rozpędza. Twój tir? Tak. Już ledwo wystartowałam z mojego miejsca, a on już jedzie 100 na godzinę, znaczy 90. O, teraz już się został, ale już musiałam zahamować. Okej. Okay. Stajesz. Raz powróciłam. Tam jest jakiś tir się zablokował, tiry. Tutaj? Ła! Mam ci przyjrzeć ekran, zapomniałam. Co oni robią? Hej, hej. Ej, on mi próbuje drogę zablokować, czy co? To jest bot! Ej, to jest bot? Nie. On nie ma kierowcy, zoba. Nie, to jest tir. Co on robi? On mi próbuje drogę zablokować? Nie, on sobie próbuje wykręcić. Dobra. No dobra, jadę. Aha, bo oni sobie pod dinem stanęli, no dobra. He, pod dinem stanęli. Są przejazd, ale nie wiem do czego. Na pociąg. Nie, bo w Sławnie nie ma pociągu, w Obrowicach nie ma. A. Bo taki, ale to tirów jest u mnie. To jest kolejny tir, jedzie już. To player, ale zobacz ile jest tirów, znaczy ludzi, trackerów. A transitów? Nie spodoba ci się to. Transitów trzech. Trzech. Trackerów w sześciu. Równie, sobie, równie tak samo mogłam ja sobie sprawdzić, ale... O nie, tu mogę 50 wyjechać, no nie, jeszcze do na tych lagi. O. No cóż, jedziemy. Ja jedę prosto, to muszę jechać tędy. O, zielone światło, szybko, szybko! O, no i zdążyłam. Jezza. No co? A ten tir też wolno. Zatrąbiłam na niego. Dobra, tamten jeszcze nie był. 40 tu mogę jechać tylko? A tutaj u mnie są karwice, to teraz dopiero będzie słabo. Ja mogę jechać tylko 40 tutaj. Dobra, jedziemy. Report, report. A ty ile możesz jechać? I czemu jedziesz prawie 70? Gorb. Migacz w prawo. Ile ty tam możesz jechać? Nie wiem, pozwolę z tego znaku. Aż koniec skarbic. Siemano, siemano. O, któryś to bilet? Nie. Jakiś pociąg jedzie, ale szybko muszę zdążyć na pociąg. A co, czemu przyspieszyłeś do wejścia? Jedziesz nie, źle z przepisami. Nie, ja nie jadę, nie było żadnych znaków, ile trzeba jechać. To znaczy, ustalamy, że tak nie ma, że jak nie ma, to możemy jechać maksymalnie 70.
Co? No. Nie, tak to nie powinno być. Tak powinno być. Nie, że lecasz, bo to złamałeś prawo. Normalnie. O, zobacz, już się otworzyły rogatki, to nie jadę. To z fotoradar to można tylko 50. A ja musiałam teraz jechać 40. Bo był fotoradar? No nie, bo mi kazało sobie. O, jakie były znaki. Hej, aha, nawet nie powiedział. No i jeszcze policja na sygnale. A to mnie gonią? Nie, to nie mnie. A przekroczyłam limit przez chwilę. O, tu mogę jechać 70. Dobra, to jedziemy 70. Ja do 70. Ja też. Prawie jeden. Ja mogę 70 już. No, o nie. Przyspieszam teraz za szybko. Ej, ale tak w okolicach 70, że na przykład 75 można jechać. Nie. Możesz jechać maksymalnie 70. To dla mojego teraz nie możliwe. No możesz jechać 65. 60, 30 możesz jechać jak chcesz nawet. 30 tak wolno żartujesz? No jak chcesz, ale mniej, żeby było mniej niż 70. O, tu mogę 70, no i super. Ej, ale jest dopiero na początku lasa i ja tylko mam czas. No dobra. O nie, to fotoradar jest. A gdzie jadę? A, przez Karwicę do tego, do Darłowa. Do Gdańska? Gdańska. Do Darłowa. Do Darłowa, no. Ja już jestem w Maślu. A ja już spowalniam, bo mam przystanek. Ej, kto ci pozwolił mnie wyprzedzać? Nie pozdrawiam. Akurat skręciłam. Policjanci, zmierzyliście mi prędkość? Zaczynam się nie gonić. Czemu lagacz tam stoi tam? Nie, jedzie. Niech to przez te głupie przepisy on mnie dogonił. Ja nie widzę, czy ktoś mi wsiada, czy wysiada. Ja najlepiej, bo jakby ktoś mi siadał od przodu, a nie od tyłu, jak siadł, bo ja nie wiem, czy on siedzi z tyłu. Czy o Jezus, przekroczyłam prędkość. Bo ja nie wiem, czy ktoś siedzi w końcu u mnie, na przykład taki prawdziwy player mi chodziła, czy nie. Dlatego fajnie, bo jakby ludzie siadali przodem, a nie tyłem. Nie wiem, czy siadają, czy nie. I jak siadają. He. Ale beko. O, 70 tu mogę jechać. Co? O nie, to bo wcześniej mogłam jechać tylko z 50. O, tutaj znowu. A nie, bo to są znaki, dobra, co dalej? O nie, uderzyłam w barierkę. Mi nigdy nie pokazuje, ile mam jechać. A mi pokazuje. Czemu mam takie lagi? No mogę się przyspieszyć, bo byłem jeszcze daleko. Z daleka. Przyszedł. Hej, dzień dobry. Jednorazowy, normalny. Co tam mi pisze z tyłu? Sęczkowo, next step sęczkowo. Muszę sobie oddalić ekran, bo dojechałem na miejsce. Ile tu mogę jechać? 70 chyba, co nie? Ale tak. No to jedziemy 70, się rozpędzamy do 70. Skończyłam moją służbę. Brawo. Tylko jak oni biorą te przyjęcia, to darłowcy. No przecież tam była jakaś praca. Ale Lenea. O, pociąg jedzie. A nie, to tir się zablokował. O, a może jest gdzieś indziej. Gdzie? A może biorą to z tamtej pracy, co wzięłeś sobie paczki ostatnio? Nie, tam nic nie ma. Czemu nie ma znaku 50? A może na tym, na przejeździe może aż 70, bo nie ma tutaj znaku, że 50 trzeba jechać. Jadę za tamtym, może będzie wiedział, gdzie to jest. Bo ja nie wiem, czy teraz czasem pociąg nie miał jechać i ja właśnie przejechałam przez ten. Nie, rogatki się już chyba otwarły. Ja jadę za tamtym, to jest sus. Siemanko. Normalnie, proszę. A, bo z drzwi o, woda! Miałam wszystko przecież nad wodą. Ten gość jest niepoważny. Muszę za nim jechać. A ja jadę 50, bo po fotoradarze... No to już wiem, gdzie on je. Bo po fotoradarze jak jest i nie ma żadnego znaku, to jedziemy 50. Bo ty jechałeś 120. Czemu pojechał? Czemu pojechał? Gdzie on pojechał? To jest może sas, bo on zniknął. Kto? Ten gość, którego śledziłem.
To chyba nie był jednak gościu. To był gościu. Fioletowy. A może wyszedł z gry? Darkness. Albo mnie tir przejechał. To nie. Mogę zniknąć. A. Oddala sobie ekran, żeby zobaczyć, bo tir koło mnie stanął i się zachowuje trochę sus. A nie, bał, to tam gdzieś prawda. Tutaj się bierze przyczepy! No właśnie, brawo! No, next step do Masławicy. Dziękuję za pokazanie. Zaparkuję sobie. A tu mogę jechać 50, powiedzmy. Dobra, no to jedziemy 50. Muszę to zapisać w notatkach! No to no, jedź sobie tam. A w lesie nie można jechać 90 czasem? 90. Bo to, no dobra, to ja dojadę 90, bo jadę 50 teraz. No to jedziemy 90. Jestem bardzo przepisowa od dzisiaj. Wow. Dobra, jedziemy 90 już. Zaraz będzie chyba znaku prędkości. Za chwileczkę. Co to jest? O, do Masławicy 70. Dobra, spoko, na luzie. Jadę sobie 70. Spoko, lepiej niż... A, teraz muszę zakręcić. No to spowalniamy. A ja nigdy nie wiedziałam. 40? A ja muszę 40 jechać tutaj do Masławicach, to są jakieś żarty. Ej, co mi na ulicę wyszedł? Ej, bo mój pasażer wyszedł na ulicę i go przejechałam. Zobaczyć co on... A, wlazł! Może jeszcze wolniej? Dwóch mi naraz tak napisało. A co tam nagrywasz? Telefonem? Jak dojechać na przyczepę do Mielca. A. Oczywiście migasz. No to autobus jest. Ej, muszę coś powiedzieć do twojego filmiku. Pozdrawiamy z odcinka. Nagrywam teraz odcinek, co nie? No. Pozdrawiamy z widzami. Ojej, za szybko. Za szybko jadę. Teraz powróciliśmy, bo jak widać było, to on się... Oj, przekroczyłam prędkość. Skończyło nagrywanie. Nie no, nie widać było, ale mi się skończyło. No, 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 no i tyle w sumie. No, tutaj może wow! Ale przekroczyłam prędkość. I teraz niedziela czy poniedziałek? Bo ja już myślałam, że dzisiaj jest niedziela. Oj. Marek Kozioł? No on zawsze był na spawnie, nie pamiętasz? Nie, nawet parę lat... No Boże, no... No nie, no parę lat temu, w 2020 zrobił parę lat temu. Tutaj! Marek Kozioł! Sławno Dino! Jadę na Sławno Dino. A to jakiś przystanek, coś? Nie. No tam po prostu jadę ten, z moją przyczepką. No to już wiem co zrobić. A. Chód dostarczą ten. Chód. Jestem. Dzień dobry, ulgowy. No dzień tak, dobry. Mogę jeszcze wolniej jechać. Ja mam cały gang z tyłu tutaj. Czekaj, jeden, dwa. Ja to wczoraj miałam większy gang. Nie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 osób mam. A, to tylko 10. Ale były nas całe gang. Ja mam 13. Ja w życiu tyle nie miałam ludzi. Nic nie jedzie? Nie. Chyba nic. Nie, ja muszę jechać przypisowo, ja to nie wiem ile można na Darłowie. Jestem w Darłowie, ile to można jechać? No dobra, jadę 40 miałam w tym mieście takim, tym, no kurde, do Masławica miałam 40, to jadę tutaj 40. O, pociąg się, właśnie się rogatki zamykają. Dobra, ła! No to tak, to już mam przybliżony ekran, mam przyczepkę. Ej, tam auto się zablokowało, tam widzicie? Tam, tu. A to nie, a pociąg jest, widzę jak idzie z tyłu. Widzę pociąg jak idzie z tyłu, tam, stamtąd. I drzwi cię tam z daleka. To ty jesteś? Nie. Tu? A to nie ty. Ej, co trąbisz? Sławna Dino. To ja będę sławna. To jest prawdziwy player czy bot? Aha, to jest bot.
Nie, co my to dopiero wysyłamy, niestety, nie może. Na razie wiem. Dwa busy! Ej, dwa buty mnie otoczyły chyba. No dwa, jeden bot stoi z przodu, a drugi z tyłu. Ej, no? Ej, nie mogę wystartować. Znaczy, wolno bardzo startowałam. Serio? A tak, to jest bot, bo tak brzmi, wystartował późno. A ta niedź jest bezprzepisowa, mi się zdaje. My też mamy... No tak, tak, dokładnie. No ej, jedź. On zbyt przepisowo jedzie. To ja muszę jechać w prawym pasie, no tu. A ja nie wiem, ile muszę jechać. Też nie wiem. A, muszę jechać 40. No ja jadę 40. To was zna. Widziałam. Ja jadę 40, miałam w Domasławica 40, to tu też powiedzmy, że... Ja jestem w Domasławica. W Maśle. Zakręcik. Jeszcze wow. No dobra, no i jestem. Takim cudem przejechałam jedną trasę przepisowo. Powiedzmy. Ale ludzi wychodzi. Oh my god. Fajnie bym więcej za to zapłacili, ale no. Dobra, Darłowo, jedziemy gdzie? Do Sławna? Chyba tak. Jedzie do Sławna. A ty też jedziesz? Tak. No nie wiem, czy ja jedę sobie przez Karwice, czy ja Krupy. Ja jestem tutaj, gdzie ty będziesz jechała? Ja chyba pojadę przez Krupy. No, przez Krupy tym razem pojedziemy. Zobacz, gdzie ja jestem. W Krupach? Nie, jadę... Ja, ile będzie do mnie idzie? 8 osób, Igor. YX. 8 osób do mnie wchodzi. Do mnie? No tak, do mnie wszyscy uważą. Cześć. Wiedziałam przynajmniej jedno osoba, że nie widać. Cieszę się, że mamy te, tutaj te busy. Bez nich to ciężko by było. Okej, zobacz, teraz tak się muszę rozpędzić. Żeby idealnie... A nie, ja już nie muszę jechać 40, tylko 90. Brawo, fajnie. Ja muszę jechać, powiedzmy, że 40, no bo... Ja w końcu mogę jechać 90. Bo nie było znaku. Ale stop, znak stop. Dobra, staję. I rozejrzyj się. Nic nie jedzie? Nie, no to jedziemy. Ej! Okej, tutaj już się skończyło, to mogę jechać 70. A ja tu nie mam znaku nawet. O! No to musisz jechać 70 maksymalnie. Ja sobie pojadę 40, miałam. Albo robimy tak, że jaki ostatni znak widzieliśmy z tym? Z prędkością. Okay. Na przykład ja ostatnio widziałam w Domasławica 40, to muszę jechać 40, nie ja zobaczę kolejnego. No to jedziemy razem 40. O trzymamy Boże, się tym razem, Igor. Zobacz. Widzę właśnie. Tak, taki, to w godzinę dojedziemy tam na miejsce. Taki ten on jest, mam do takich wolnych jazd. Za szybki. Za wolny. Chociaż nie, puszczę. Ale żeby było na słuchać, bo nawet taka cicha muzyczka może nas zagłuszać. O, mogę jechać 50. Wielka różnica mi to. No nie? Przecież o jeden, masz narobek się na cicho, bo żeby nas było słuchać. A chociaż może być taka chyba. O, 50. Kolejny znak, że mogę jechać 50. No to mi to nie różnica. Mogę odjechać, coś się dzieje. Zablokowałeś. Ło! Popatrzałam się na jego ekran i się zablokowałam. Wow, 60 nie mogę jechać. Idziemy przepisowo. Widzowie. I słuchajcie muzyki akurat. Ja już mogę jechać 50. Ja też. Tutaj jestem. Witaj w klubie. Przez tą drogę możecie sobie postawić muzyki, którą mój brat puszcza kasać. Przecież nie jestem taka tego pewna. Tego tak. Chociaż wy to nie będziecie słyszeć mega tak fajnie, ponieważ. No. Nie wiem czemu, ale tak jest. Ja mogę jechać w pięć. Ja też. Nadal moje auto jest. O, jakiś bambik jedzie po moim pasie. Wjechał we mnie. Bo jechał po moim pasie, no to jego wina. Ja jedę przepisowo, prawda? Vis-a-vis YX. No właśnie, więc... Po swego sądu to będzie jego wina. Ha, ha, ha. O, mam nagrany dowód, dokładnie. Mam dowód nagrany. Jak dojadę do Sławna, kończę to Jobs... Job... coś tam. Bo nie będzie to Dima w Sławie. A ja już staję na przystanku. Stop rozejrzeć się. Skąd ty słyszysz? Dobra.
Czemu mi ten autobus sam odjechał? Noc się powoli kończy. Zielono ono się już kończy. Niedługo się skończy. Dzięki. Noc, więc ja już skończę na światło. Czemu nie wiem? Aha. Dalej muszę jechać 50. No o czym? Nie, mam znak jakiś. 30? Nie, 50, dobra. Jaka ulga, myślałam, że 30 to jest, jak patrzyłam z daleka. Gdyby może tylko jechać 10, to ja bym oszalał. To poczekaj, pokażę ci zaraz na prostej drodze, jak jechałem, jakby było 10, patrz. Patrz, tak bym musiała jechać, jakby było 10. Tak a ja miała. A stop, a ja bym musiał jechać tak. Ale ty szybko byś jechał. Hehe. 50 mogę jechać, a to spoko. Ja też mogę. No już mogę znowu 90. Wow, gdzie ja pojechałam? A, to jest blisko Sławna na 90. To mogę jechać na 90. Ale bym źle zakręciła. A tu ile mogę jechać? Pewnie 40, ale no nie byłam w znaku. To jadę 50 dalej. Ja mogę nadal jechać 90. Nie po 90. Dobry, bo to radę, miał 90. Ale ostatni znak, który widziałeś, pamiętasz tę zasadę? Fotoradar. Ostatni znak, który widziałeś, ale fotoradar to nie znak. 70. No to teraz może jechać 70. Bo w Brzowicach można jechać 70. Nie polecam za bardzo tego, że przepisy, jedzie. Że się przepisów słuchacie, bo to jest nudne i głupie. No, o wiele wolniej się jedzie. No wiadomo, ale dłużej zajmuje dojechanie do celu. Dosłownie. I ludzie mogą na was na przykład trąbić albo coś. Normalne. To normalne w PCZ zawsze jest. Że trąbią? No, ja też trąbię bez powodu, bo lubię. Ja też, bo zatrąbiłem na drugiego tira, który przyjeżdżał obok mnie paską. A wczoraj, czy przez wczoraj trąbiliśmy po prostu na ludzi, koło których przejeżdżaliśmy. No, ale gdzie jesteś? Wyjeżdżam z Krupów. Jakich Krupów? Z Krupów. A. 40? A ja to chyba będę miała zaraz znak, ile mogę jechać, bo to jest prosta droga, to powinnam gdzieś 70 to jechać. Dobra, bo... Nagrywanie mi się skończyło, jak zauważyliście. Wiem. No nie, no czemu ja mogę tylko jechać 50? No przecież to jest jak prosta 40. Droga. To jest prosta droga, to nic nie ma. 50 mogę. Tam jest to Dino, a wiem, o które Dino im chodzi już. To wiem, gdzie mogę. Tylko to musisz niestety przejechać po drodze. Znaczy ten, o nie, po autostradzie. Czerwone światło akurat ci wzięło, kiedy ty podgłosiłeś. Znaczy ten, zmieniłeś. Jest od daleka, żeby widzieć, żeby lepiej widzieć jakieś światło i zobaczyć, jak oni tam czekają. To są boty? Tak. Ja troszkę podjadę. No ludzie by normalnie czekali. Znaczy nie czekali, Boże. O, ludzie to no 50! No 50 mogę tylko jechać, no. 30 mogę! Ej, teraz serio mam znak 30. Ja 50 mogę, ale jeszcze światło się bo mi się nie odpaliło. A ja 30, no jestem załamana, no. Jestem załamana, bo ciągle mam czerwone światło. A ja chyba będę miała króciutko za 30, bo przecież tam mała wioska, to ona się już kończy zaraz. Jest! Mogę jechać, załamana. Chcesz coś? Nie chcesz nic. Masz bilety. No i super. 70 mogę. Czy telefon mi padł już? Nie, jeszcze mam 1%. Mogę jechać 70, bo był taki znak. A ja 30. No to sobie pojadę po prostu. A jeśli to was mój, to co teraz puszczam w radiu moim, w grze, no to możecie napisać w komentarzach. Jeszcze się podoba, bo nie powiedziałeś, że podoba się. No to też. Ale możecie napisać, czy to jest wasz ulubiony beat. Beat to jest oczywiście tylko muzyka, jakby ktoś nie wiedział. A oni mnie nie wyciszą na to za to na YouTubie? Co posłuchaj? Bo oni mogą mnie wyciszyć za prawa autorskie. Wiesz, co to są prawa autorskie? Właśnie. Ja może lepiej wyłącz tą muzyczkę, bo jak będą mnie kazali wyciszyć, to nie będzie nas słuchać, jak gadamy. Miejmy nadzieję, że nie wyciszą mnie za to. YouTube, jesteś... Oglądasz ten odcinek właścicielu YouTube czy kimkolwiek pracownikiem? Nie słyszałeś żadnej muzyki. On jest angielski, Lenea. Myślę, że cię rozumiem. Lenea, przepraszam. No, Lenea. Czasami się myli. To jest takie samo, prawie takie samo imię. I pomocy. No się ten głupi bot mnie przecież po mojej nazwie da się domyślić, że mam na imię Lena, co nie? No w sumie.
A po twojej YX to się nie da? Chcesz. Moi lat będę jechała jeszcze na 30, no kiedy mogę jechać więcej? Ja już dojechałem do mojego celu. A ja jestem jeszcze w Kurpach, jak wiadomo. Tak, niestety. Bo właśnie zaraz... Nie, nie w Kurpach, bo co ja gadam, z Kurpów to już dawno tam wyjechałam. Teraz nie wiem, gdzie jestem. O, spędzisz chciał bilet? Nie. No, o, ty chcesz, ulgowo. Wow, zobacz ile mam ludzi! Wow, zobacz ile mam ludzi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tym razem! OMG! 14 ludzi mam w autobusie. O, już jadę. Ej, teraz, którym ty teraz, gdzie będziesz teraz jechać? Nie wiem, a chyba, że poczekasz na mnie. No ja chcę, żebyśmy się razem spotkali. Żeby widzowie obczaili moją nową autę, moje nowego trafienia. O, Sławno 7 km jeszcze, no i super. Ty jedziesz do Sławna? No gdzie? O, no to ja muszę szybko tam wyjechać z przyczepą. Serio, dalej muszę tyle jechać, zobacz, jak muszę jechać. Mam pomysł! Patrz, ja muszę jechać do kolejnego znaku. Mam pomysł! Przecież to jest bez sensu. Będę jechał z przyczepą ten, przez do Zdarłowa przez Krupy. Mimo, że to stroki koszmar. Aha. Kto to mówi? O, znak mam, znak! 50! Je... Nie, 30. Nie 50 jednak. No i super, w końcu mogę przyspieszyć, ale i tak mam. Co to za przyczepa? Widzowie muszą to obczaić. Ładnie. Poczekaj na tym przystanku. O, auta ci przyjechała akurat. Na tym tu? Tak. Ale my się miniemy przecież. Jak się miniemy? Ja jeszcze nie wyjechałam. A gdzie ty jesteś? W Darłowie czy Sławnie? Sławnie. A jedziesz do Darłowa? Tak. No to się miniemy. Przez Krupy. Miniemy się. I tak musisz na autostradzie być. O, to jest znak 50X. Oczywiście, ej, ej, ej! Oczywiście ja nie halo, ej, ej, co to znaczy ten znak? 50X. Że nie jeździsz teraz 50. Mogę sobie jechać ile chcę? Tak. To do 70 mówimy. Jak taki jest znak, to do 70, dobra? Okej. Okay. No i jadę sobie 70 w końcu. W końcu! Zdążymy się raczej spotkać. Zdążymy się spotkać? No przecież i tak będziesz jechał trasą. Ja też będę jechała trasą. Nie, ja... O nie, ja najpierw muszę jechać na Spawna. A do Spawna to ja mam daleko. Mniej niż tu. No to się nie spotkamy. Będziemy 70 mogę jechać, dobra. 70 mogę jechać. No i super, w końcu szybciutko mogę jechać. Widzicie, widzowie, koniec z tego. No. Jeżdżenia mniej niż 70. Koniec tortur. Jeżdżeniem tak wolno. Mam nadzieję, że do końca już tego. Ja skręcam w lewo. Patrzę w lewo. Z bot? To z bot chyba. No to mogę skręcać. Przystanek. Jestem już Sławnie. Za jeden o, centymetr. O nie, ja muszę jechać na Sławna. Za jeden centymetr będzie Sławnie. Dzień dobry. A, co we mnie pan mówi? Sławnomorska. Teraz jadę. No kurde, busie, nie umiesz jeździć. Autobusie. No właśnie. Pocisk, nie no, to jest to samo. On nie umie jeździć, wyjechał we mnie, ja jechałam przepisowo. No właśnie, to jest jego wina, bo my dzisiaj jedziemy przepisowo, więc wypadki spowodowane każde, robię to screena, nie jest nasza wina. Robię screena i idę na policję. Mogę pokazać widzom, tak też. No, to będzie nasza okładka. Czy może przesadziłem? Może będzie. No chyba nie mam żadnej ciekawszej, chociaż zobaczymy jeszcze. A muszę sobie zaraz zapisać, że to musi być moja... Że muszę wam to pokazać, czy okładka, bo ja później zapomnę. Bo ja miałam już parę zdjęć pokazać wam na odcinkach, ale no trochę mi się zapomniało. Ja muszę sobie zapisywać wszystko. Co w ogóle napisał? To ty napisz to samo, napisz Clementino. Ej, napisz zmyślonym językiem, a po czesku coś napisz mu. Nie. Nie zdążę znać wszystkich słów. To napisz coś, co znasz, na przykład dziecko, baba, nie wiem co jeszcze. Ale nadal nie wiem, jest o, jestem koło Spalina Sławna. To napisz na przykład babcia, jakie jest po czesku. Nie znam. No to cokolwiek znasz. Żadna z tych nie pomogli. No ale to tak dla Beki, bo on napisał tylko jakieś kalalala. Pokażę wam na czacie, co napisał. Dobra, YX.
Ło, cały gang mam, ale wchodzą. A wchodzą w nim. Ale fajny domek. No nie. Telewizor się wyłączył, komputer. Jeździsz. No co napisałam? Ale nie wysłałam mi na czacie. A może nie wysłałam, chociaż mam to. Ale ona wysłała. Nie, i wysłałam cię. Jak ty robisz ten znaczek Z? Alt plus X. Alt plus X? Ej, serio? Czekaj, przecież tutaj na przystanku. Ej, bo ja mogę opominąć jakiś znak. Więc ja będę jechała może 50. Tak dla bezpieczeństwa. Ej, ten bot mówi what? A to jest bot? Aha. Ten drugi. Ten bot mówi what? Mi się wydaje, że kierowca w tym autobusie nie ma. Że uciekł. Nie, nie ma żadnego. Nie, tam jest. Jak jeździsz? Czekaj. Alt plus X. Ops. Czekajcie, dobra. Kto napisał nie trom? A nie pisze się nie trom? Ej, zobacz, jaki korek zrobiłeś. To przez niego, bo nie ja trom. Ale on nie chce wyjść, bo pewnie już zajechał daleko i dlatego wie, że co. Dobra, dobra. O jest, dobra. Faktycznie. Nie, że mi się zrobił z kropką, zobacz. Bo nie alt plus z, tylko alt plus x. Aha, zapomniałam, Boże. Teraz mnie nie pchaj, złup jest. A nie, on się odblokował. Tylko jakim cudem on się odblokował? Nie wiem. Pamiętam stary spawn sławny. A ty? Sławnie. Nie, koszmar. Czy pamiętasz? Tak. O, to jakaś furka jedzie. Co robisz? Złup jest. Chcę się migać od paru, ale nie ma słowy internet. Nie. No i to jest koniec odcinka już. Wiecie? Czemu koniec? Bo on trwa 30 minut. Może nawet godzinę, zobacz na czas. Nie wiem. A, kolejny wyjechał i zobacz teraz co się stało z moim autem. No nie. Zrób zdjęcie, może, albo nie. Pokazała nie nawiedza się, jesteś najgorszym plenerem świata! Nie pozdrawiam! Zły teraz pies, czekajcie. Bardzo zły, niedobry, fatalny pies! Czemu nie miałam koszulki w sobie? No to widzimy się w kolejnym odcinku! Pa. O, to nie działa. Działa. A działa! Pa.